Przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki i jestem tutaj z moimi przyjaciółmi, aby zaświadczyć wam o tym, że poznaliśmy Jezusa, aby powiedzieć wam o tym, że każdy z was może go poznać, jeśli tylko zapragnie. Poznać to nie znaczy wiedzieć, że on jest. Wielu ludzi wie, że jest Jezus. Tak naprawdę to wszyscy w tym kraju wiedzą o tym, że jest Jezus. Wiecie, co mówi Słowo Boże? Że pewien człowiek kiedyś powiedział: ja wierzę, że Bóg jest jeden. A Jezus powiedział: dobrze czynisz, że wierzysz. Demony też wierzą i drżą. Drodzy przyjaciele, z wiarą jest tak, że uwierzyć to znaczy być pewnym w swoim sercu. I ja tak właśnie uwierzyłem. W moim życiu działa się porażka, ale to nie jest ważne, bo czy się działa porażka w moim życiu i wtedy zawołałem do Boga, czy w twoim życiu wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, masz dobrą rodzinę, pieniądze, jesteś dobrym człowiekiem, to też jest porażka. Każda porażka życiowa to jest nieznajomość Jezusa osobiście. To jest nie przyjście do Niego osobiście i nie uznanie Go jako Pana i Zbawiciela. To jest brak wdzięczności za to, że On na krzyżu Golgoty wziął każdą twoją winę i dał się zabić za ciebie. Jeżeli nie masz tej wdzięczności, jeżeli sercem nie przyjąłeś Jezusa i nie uznałeś Go jako Pana i Zbawiciela, tam w środku, tam najgłębiej, tam w sercu, to jesteś w złym miejscu i potrzebujesz narodzić się na nowo. I najlepiej, kiedy to zrobisz jeszcze dzisiaj, bo dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest ten dzień, kiedy przychodzimy do was jako światłość tego świata, aby wam zaświadczyć o tym, że Jezusa możesz jeszcze dzisiaj poznać i stać się obywatelem nieba. Ja byłem przed sercą. Ja w 2014 roku znalazłem się w więzieniu, ponieważ moje życie wydawało mi się, że mogę sobie prowadzić na własną rękę, tak jak mi się tylko podoba. Jednak okazało się, że w tym życiu ja idę w bardzo stronę. Ja opowiadałem ludzi, byłem handlarzem narkotyków. Tak właśnie, taki byłem. Ale kiedy znalazłem się w więzieniu, zacząłem szukać Boga. Zacząłem szukać tego Boga, o którym słyszałem, a którego tak naprawdę w ogóle nie znałem. Wiecie to? Przeczytałem, zobaczyłem taką jedną piękną rzecz w Słowie Bożym. Na krzyżu Golgoty, kiedy Jezus Chrystus wisiało obok Niego dwóch przestępców. Jeden i drugi był skazany, czuście, za swoje winy. A w środku był Jezus. I teraz jeden z tych przestępców, tak jak tutaj wielu z was, plusił na Jezusa, a drugi obok powiedział mu tak, jeszcze, a ten drugi obok powiedział mu tak, ja wierzę, że ty jesteś Syn Boży, my tutaj jesteśmy niesłusznie, a ty jesteś słusznie na tym krzyżu. Jezus mu powiedział tak, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Wiecie dlaczego? Bo ten złoczyńca, który nie zrobił żadnego dobrego uczynku nigdy, on uwierzył w Jezusa, a Jezus mu powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I taki sam jest dzisiaj przekaz dla każdego z was, abyście prostym aktem wiary oddali życie Jezusowi, tak jak ten złoczyńca na krzyżu. On nie musiał wypełniać żadnych dobrych uczynków, nie musiał być dobrym człowiekiem, bo to nie miało żadnej wartości. Wiesz, kiedy stajesz się dobrym człowiekiem? Wtedy, kiedy oddasz życie Jezusowi, wtedy twoje uczynki mają wartość. Ale poza Chrystusem, twoje życie nie ma wartości. Twoje dobre uczynki są niczym, są jak spluwiona szmata. Ale kiedy znajdziesz się w Chrystusie, tak jak ja i tak jak cała reszta tego naszych przyjaciół, wtedy twoje życie jest przez Boga czytane, jest widziane. Widzicie Bóg, wtedy cię widzi. Ale to tylko zależy od tego, czy ty uznasz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja właśnie w tym więzieniu, wracając, zawołałem do Jezusa. Ja powiedziałem mu tak. Mówię, ja mam już dość tego życia. Ja już nie daję rady i nie chcę dawać rady. Ja mam dość. Ratuj mnie. I wtedy, kiedy przeczytałem właśnie o tym, że on na mnie wziął winę, że on na siebie wziął moją winę,
Kiedy o tym przeczytałem, że on trzeciego dnia wstał z martwych, podałbym ja mógł powstać z martwych ze swojego życia. I ja właśnie wtedy powstałem z martwych, bo byłem martwy, ja w to uwierzyłem. I wiecie, zmieniło się we mnie, zmieniła się rzecz jedna we mnie, która też się zmieni w was, jeżeli przyjmiecie rękę Pana Zbawiciela. Znienawidziłem grzech. Znienawidziłem grzech. Zamieszczał we mnie Duch Święty i zacząłem, jako nowy człowiek, jako nowe stworzenie, zacząłem nienawidzić grzech. I dzisiaj ja jestem tutaj dla ciebie po to, aby uświadomić ci to, że Jezus Chrystus jest dostępny tylko, tylko wtedy, kiedy zawołasz go osobiście, kiedy z domu albo tutaj nawet jeśli do nas przyjdziesz, uznasz go jako Pana i Zbawiciela, wyznasz ustami, że jest Panem i Zbawicielem, a w sercu wierzysz w to, że umarł za ciebie, wtedy będziesz zbawiony. To jest tak bardzo proste i tak łatwe do przyjęcia. Lecz ten świat tego nie przyjmuje, bo ten świat myśli, że za wszystko trzeba sobie zapłacić i na wszystko trzeba zasłużyć. Ale tak nie jest Bóg. Bóg dał za darmo Jezusa, za darmo umarł Jezus za ciebie, za darmo. Zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę. Nie zasłużona Boża przychylność wobec ciebie. To jest łaska, ale jest to dostępne, jeśli uwierzysz. Jeśli ktoś z was tutaj jest również człowiekiem, który potrzebuje uzdrowienia, jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to w tej sekundzie i dzisiaj, i teraz, i już możesz zostać uzdrowiony, dlatego że Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę. On był na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, obarczony każdą chorobą. Każda choroba spadła na Niego i powiedział: a wy będziecie uzdrawiać w moje imię i przez Jego krew i przez Jego krzyż. Dzisiaj jest uzdrowienie dostępne dla ciebie, jeżeli tylko chcesz. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy prawdziwie spotkali się z Jezusem i dlatego też świadczymy tą prawdę, gdzie tylko się da, ale także i u was. Tą prawdę, która jest światłością. Ojcze, dziękuję ci za to słowo. Dziękuję ci, Ojcze, za to, że to słowo nigdy nie wraca puste. Dziękuję ci, Ojcze, za to, że ono teraz będzie głęboko w sercach ludzi dojrzewać. Dziękuję ci, Ojcze, za to, że to słowo będzie pracować w sercach ludzkich, że oni będą poruszeni tą prawdą, która rzeczywiście jest od ciebie. Ja przeklinam teraz wszelką religię na tym miejscu. Ja, diable, zabraniam ci działać na tym miejscu. Ja teraz mówię, że wypowiedziane tutaj poselstwa i słowa będą dotykać ludzi, będą dotykać synów światłości, tych, którzy prawdziwie szukają Twojego imienia. Amen.